zapowiem ciebie, tak? Bardzo proszę. Kochani, to zaczynamy. Mariusz Alin przyjechał do nas z zagranicy, ma bardzo ciekawe, jest praktykiem, tak? Nie teoretykiem, tylko praktykiem pewnych ciekawych procesów, tak? I chciałby się podzielić doświadczeniami, jak on te procesy prowadzi i jakie korzyści płyną z tych procesów. Także oddaję głos. Mariusz Alin. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, to klaszczemy swojemu sercu, które jest w jedności. A my się tutaj przejawiamy. Wiem, że kontrowersyjne są te utwory, o których wspominałem. Kiedy to było? Czwartek? Zdarzyło się. Ale o tym nie będę mówił. O tym mówiłem wtedy. Dlaczego, co i jak. Ale dla tych, którzy mnie nie znają, w tym awatarze półwiecznym ma to ten awatar na imię Mariusz. A ten dźwięk, który przyszedł z przestrzeni i zamieszkał w tym awatarze i tutaj na tej ziemi troszeczkę broi, brzmi w tej transkrypcji takiej może niedoskonałej, bo ten język słowny jest tak bardzo ograniczający, Alin. Mariusz Alin. No i wiecie, niektórzy może mnie znają z kanału YouTube, z tego, co prowadziłem do tej pory, co się działo, co się przejawiało, jak gdzieś tam w tym swoim byciu tutaj na tej ziemi tańczyłem i pozwalałem, by coś się przejawiało ze mnie. Bo tak naprawdę, ja powiem wam, że to nie jest dla mnie jakieś coś, co mnie rozprasza. Naprawdę. Dlatego, że jakie jest cudowne bycie, kiedy tak naprawdę ta obecność jest niezależna od czynników zewnętrznych. Więc to jest podstawa, ale ona się zbudowała i życie poprowadziło mnie przez różne sytuacje. I żeby to osadzić, odkryć, obudzić, żeby się zaczęło przejawiać. Więc chcąc tak zacząć od początku, z wykształcenia jestem terapeutą zajęciowym. Też studiowałem teologię, ale w pewnym momencie tam pojawiło się coś takiego kręcącego we mnie. Miłość kręciła się we mnie. Zainteresowałem się bioenergoterapią, jakieś tam szkolenia, jakiś czeladnik, jakieś kolejne kursy, tra-la-la-la-la. Możemy o tym dużo mówić. Był czas budowania swojej tożsamości takiej duchowej poprzez te różne dyplomy, które gdzieś tam mogłem zebrać. I różne techniki, które mnie jakoś tak no właśnie fascynowały, bo jestem taki ekscytujący się różnymi rzeczami, poznaniem i to mnie pociągało w różnych kierunki. Także na wiele tematów ja mógłbym porozmawiać i tak dalej, ale to jest takie, myślę, że też wam znane. Coś dotykacie, coś praktykujecie i coś się w was kręci. Coś się w was kręci, że to do końca nie jest to. I to jest taki wewnętrzny dźwięk, który w nas chce się wydobyć, żebyśmy już przestali kopiować innych, przestali naśladować innych, a odnajdywali ten dźwięk, który w rytmie się będzie przejawiał w naszym rytmie, w naszym dźwięku. Ale to nie będzie dźwięk ego umysłu czy tej persony, bo ta persona tutaj ładnie tańczy i się przejawia, a nieraz chce bardzo być widoczna, więc można się z tego uśmiać nieźle. Ale życie i doświadczenia moje poprowadziły mnie, żeby tak pięknie ten umysł, ten ego umysł znalazł swoją rolę, bo on ma swoją rolę, on ma wspierającą rolę, ale często ta rola jest tak kontrolująca, tak determinująca nas i jeszcze pod przykrywką, jaki to ja jestem, oświecony duchowy. Więc to są już fajne teatry. O tym nie będziemy mówić, chociaż chciałbym wam powiedzieć, że po tym spotkaniu tutaj jest taki plan w ogóle, ten wszechświat to wszystko zorganizowało, że w tym drugim namiocie tam się możemy spotkać, jak się pojawią jakieś pytania, jakieś rzeczy, które bym mógł się z nimi spotkać, jakby przeglądając się was, chętnie podzielę się tym, co gdzieś tam chce wypłynąć ze mnie. Ale teraz, no właśnie, co ma wypłynąć? No, gościu gada, sobie tutaj uśmiecha się i tak dalej, bo wiem jedno, każdy z was wie najlepiej. I każdy z was mnie filtruje
swoimi filtrami i widzi, no, jakiś gościu tu coś mówi, tu tego i w swoim punkcie odbioru odbiera mnie takim, jakim tak naprawdę ten odbiorca jest. I cóż, ja to poradzę. Wiem jedno, że poza słowami, poza tym wszystkim, to taki był tekst, też napisałem, tam poza słowami, tam poza obrazami jest piękno istnienia, która otula wszystko. Te piosenki były akurat stworzone przez, no właśnie, taka ciekawostka. Nie ma kogoś, kto by mi komponował muzykę do tych tekstów, które piszę od dawien dawna, więc korzystam z tego, co jest. Więc zostały skomponowane te utwory. Ja dałem tylko tekst. I tak to wygląda. Ale wracając. I teraz to my, każdy na swój sposób odbiera mnie. I poza tymi słowami tak naprawdę jest wibracja. Jest uczucie. Uczucie jestem. Oczywiście ono może być nieźle opakowane różnymi mentalnymi wytłumaczeniami, mentalnymi próbami uchwycenia czegoś, co w języku ludzkim jest nie do uchwycenia, ale to są takie drogowskazy i tego używamy, wspieramy się. Czasami myślimy, o, ja czuję. Mieliście na pewno takie doświadczenie, że ja czułeś, tak, to jest to, a potem okazało się, że rozbiło się to uczucie na tysiące różnych żali, smutków, złości i wiele innych przestrzeni. Wiecie, mam tyle rzeczy do wylania wręcz i one się pojawiają wtedy, kiedy ktoś mnie zapyta o coś. Ale chciałem wam pokazać, jaki jest ten mój background, to jest bardzo istotne. No i dobrze, była ta terapia zajęciowa, była pedagogika, pedagogika to jest jakby, terapia zajęciowa jest działem pedagogiki specjalnej, teologia. Na początku tego wszystkiego bym powiedział, że takie piękne, już takie osadzające pewien fundament doświadczenia mnie zaczęły kształtować. To była praca w hospicjum. Ciągu mnie tam, nie wiem dlaczego, bo takie jest dosyć niefajne. Aha, chciałem powiedzieć wam, że z pozycji wygodnej was słuchających, mojej mówiącej, będę wam mówił o rzeczach niewygodnych, których naprawdę nie chcemy. Wolimy się bawić, cieszyć, tra-la i różne rzeczy robić w ruchu, ale tam, gdzie jest to coś, żeby to objąć w całości, jest w ciszy, w ciemności, w spotkaniu z samym sobą. I teraz tak, kiedy ta praca w hospicjum cudownie zbudowała pewien fundament, gdzie mogłem zwidzieć ostatni oddech, zamknąć oczy i być z tą istotą, która przychodziła. Po prostu to jest mega wciąż poruszające. To jest coś tak bardzo prawdziwego, bo mnie interesowała zawsze prawda. Można dużo rzeczy mówić pięknych, ale tak naprawdę w praktyce, w codzienności wychodzi, czy te słowa są zintegrowane z naszym życiem. A kolejnym takim doświadczeniem życiowym to było urodzenie się moich trzech synów, kiedy mogłem trzymać tego syna, to nowe życie. I to mi na samym początku, teraz są już tacy, wiecie, już... to na samym początku zbudowało pewien fundament. Ja o czymś zapomniałem, bo chciałem sobie to nagrać też. Momencie. To ja będę mówił do mikrofonu blisko, tak żeby to się rozwijało dalej. No i dobrze. Był czas takiego poznawania Boga przez religię, ale coś zaczęło się, tak jak powiedziałem na początku, wiercić we mnie, kręcić. I zacząłem się interesować i otwierać na dotykanie energii, doświadczanie. To było niesamowite, że tak naprawdę mogę czuć tą energię. Więc to było takie, można powiedzieć, wow.
I oczywiście to było też takie wychodzenie z różnych programów, które mnie straszyły i mnie chciały skrępować lękiem, że tam w tym świecie radiestetów, bioenergoterapeutów, a okazało się, że i tu jest i tak. Także wsiorybka. Te persony tańczą swój taniec, ten ego taniec i no czasami musi się on wypstrykać, żeby po prostu coś się uwolniło. A my jesteśmy dla siebie, żeby się tak przeglądać i tak troszeczkę stymulować, żeby ta energia, która płynie poza słowami, coś poruszyła, coś tam się zadziało. Bo wiecie, tu jesteśmy w warunkach och i ach, a jest tam codzienność. Codzienność życia. A to jest nasze życie. Właśnie codzienność. W każdym dniu. I dobrze. I był ten czas, kiedy tak bardzo interesowałem się różnymi książkami, czytałem ich, poznawałem mnóstwo różnych technik, metod oddychania, metod pracy z energią. Tego jest masa. To wiecie, prawda? Ile jest różnych nazw, różnych dyplomów, certyfikatów do tego, żeby właśnie tak pracować czy inaczej i to jest, daje taki efekt i daje efekt, ale to jest cały czas dla mnie było jakimś rodzajem, że coś brałem od kogoś, kopiowałem, a to wewnątrz się wierciło i chciało po swojemu. Takie uparte to stworzenie było, że chciało po swojemu. I wobec tych różnych rzeczy jakby z zachwytu chwytałem się, dotykałem, eksplorowałem, a potem nagle coś się dzieje i odpadało. Nie mogłem trwać w tym. To było gdzieś tam, gdzieś w głębokości mnie. I w tym całym zachwycie pamiętam takiej eksploracji, otwartości, taki moment. Byłem u kogoś, a tam wisiał na ścianie bęben. Wziąłem ten bęben i zacząłem grać. Kochani, to po prostu się rozlało i sprawiło, że wszedłem w inną przestrzeń przypominania sobie siebie jeszcze bardziej, odkrywania siebie jeszcze bardziej. I no potem pojawił się, chciałem kupić bęben sobie, wymalować go. To jest taki zastępczy bęben. Ten wymalowany to był kwiat życia, samemu to wszystko wymalowane. Ale o co chodzi z tym bębnem? Dlaczego do niego nawiązuję? Bo jakby przyczynił się do pewnej ważnej kwestii w moim życiu. Przez bęben zacząłem odkrywać siebie poprzez różne inkarnacje. Wchodząc w trans i doświadczając różnych stanów, różnych wizji, które przypominały mi mnie. Zrobiłem sobie bęben ze skóry jelenia i to takie było piękne, te setki, tysiące kilometrów przebiegniętych po lasach, a las to jest coś, co jest miłością mojego po prostu życia. I okazuje się, że coś mi się wierciło. Nie, ja chcę bęben tak zwany wegański. Zobaczyłem w swoich odkryciach tego, kim byłem, że ten swój bęben, jak znajdę w lesie leżący i z nożem ja podejdę do niego, on już będzie martwy i zadrę tą skórę i zrobię samemu, to będzie mój bęben. Ale się to nie zdarzyło. I widziałem, że tak robiłem kiedyś bębny. I wiecie, mógłbym mówić tutaj o wielu inkarnacjach, o różnych planetach, o różnych gwiazdach, o swoich rasach, o splecie, która przestała istnieć. Ojej, tego dużo. Ale to są takie opowieści, które kręcą umysł i mnie to nie kręci. Mnie kręci tu i teraz, konkretność, pragmatyzm, praktyczność. I kiedy tak w tych, korzystając z tego rytmu bębna, odkrywałem różne rzeczy, nagle gdzieś tam w tym zainteresowaniu energią i rozwojem usłyszałem, że są tacy ludzie, którzy nie jedzą i nie piją i żyją. O! To tak byłoby w moim wyobrażeniu, a to jest jakaś w ogóle odległa rzeczywistość dla mnie. Ale to się we mnie kręciło, wierciło i doprowadziło do tego, że pojawiła się we mnie gotowość, żeby po prostu
tak jak potrafię, według książki, którą tam znalazłem, bo nie było żadnej informacji, po prostu samemu oddać się temu doświadczeniu. I nagle zrobiła się przestrzeń, bez nauczyciela, bez kogokolwiek, w tym wewnętrznym zawołaniu, ach, te 7 dni bez picia, aczkolwiek wcześniej ledwo mi się udawał jeden dzień bez picia, bo już mnie głowa bolała, a tutaj nagle to jest ten czas, to jest ta chwila, jest to zawołanie, czuję to wewnętrznie i chcę. Nie szukam nauczyciela, kogokolwiek, mam przyjaciół, którzy mogą mnie wesprzeć, ale to było samotnie z samym sobą. I 7 dni bez picia, potem 14 dni bez z samym piciem i rozpoczęła się przygoda. Przygoda, którą bym w tym momencie nazwał potężnym, głębokim słuchaniem siebie przez swoje ciało. Bo pomyślcie sobie, kiedy to stało się w 2012 roku, to ile sytuacji ja mogłem przeżyć każdego dnia, mając ten fokus, jak ciało moje reaguje, jak wibracyjnie ono po prostu reaguje na inne wibracje, na inne pola. Kiedy sięgam po jakieś jedzenie, co się ze mną dzieje, jak się dzieje moja w tym moim mentalnym świecie, moje widzenie, mój obraz siebie. I tak jak na początku zbudowałem obraz siebie bertariański, no to piękna ta istność, która się chce przejawiać, ona to rozczaskała. Wprowadzała mnie w poczucia, bo ja to tam po coś sięgnąłem, bo nie byłem taki, jakbym chciał i tak dalej, i tak dalej. I było mnóstwo bolesnych doświadczeń, gdzie rozbijały się te mentalne konstrukty myślenia o sobie, że jestem taki, albo inaczej, myślenia, że chcę żyć tak. Rozbijały się. Zobaczyłem, jak mówiąc o wolności od przymusu jedzenia, bo tak to bardziej nazywałem, niż jakieś tam te słowa inedia, bretarianizm i tak dalej, zobaczyłem, że hormonalnie ludzie, tak samo ja, się uzależniają od tego stanu, jak od jedzenia, po którym jest ten stan hormonalny. I tu w ciele, w tym hormonalnym ciele, dzieją się rzeczy takie, które uzależniają, przywiązują. Więc o jakiej tu wolności mowa od jedzenia, wolności od jedzenia, kiedy ja staję się niewolnikiem obrazu samego siebie, tego niejedzącego? Coś mi zaczęło nie grać, gryźć, wiercić się we mnie. To poprowadziło mnie do odkrywania, ale po co to jedzenie? Jak mam się odżywiać? Jak mam reagować? Wiecie, po tych latach różnych dla mnie cudowne jest to, że mamy ten wspaniały przywilej bycia zmysłowymi istotami. Wiem, że objadanie jest często nas mocno ściskające, ale nie mówię o tym. Mówię o tym, że często przez jedzenie możemy sterować swoimi wibracjami, możemy komunikować się przez jedzenie. Z pewnymi przestrzeniami się nie skomunikujemy przy pewnym pokarmie. Ale to myślę, że wiecie. O tym mógłbym mówić bardzo, bardzo dużo, ale też tak chcę to wszystko tak pospinać, że tak naprawdę w tym momencie jest to cudowne, kiedy można żyć bez żadnych, że coś muszę, czy nie muszę. Że coś jest dobre, albo coś złe. W ogóle nie ma takiego podziału w moim myśleniu, ani podejściu do życia. Tylko jest przepływ z tego uczucia źródlanego, rdzennego, które się przejawia przez tego awatara. I ja to mówię w kontekście praktyki swojej codziennej, bo wiecie, można ładnie mówić. Ale jestem właśnie w takim momencie swojego życia, że to po prostu się tak mocno osadziło. Ale jak się to osadziło? Bo to była długa droga i wiele doświadczeń, które były nieraz nie do końca fajne. Bo ten ego, umysł i te wszystkie pod takie podejścia, żeby stworzyć coś, co niby wydaje mi się świetliste, okazywało się potem, to mnie krępuje. Gdzieś ten rdzeń od razu to rozpoznawał. I takim zdarzeniem było ważnym dla mnie to, że
jak ja już tam zajmowałem się tutaj, nie jedzenie, nie picie, czy tam tylko picie i w takiej ekspresji wyrażałem to do świata, ktoś mi mówi, no słuchaj, a może byś stworzył jakiś proces przejścia na odżywienie światłem? A ja od razu reakcja, no co ty, jak mam taki proces robić? W żadnym wypadku. Takie procesy są dla mnie, nie widzę sensu w nich, dlatego że my wszyscy odżywiamy się światłem. Jedynie co, to można odklejać się w tych swoim oprogramowaniu i odkrywać, że jesteśmy światłem, a nie, że ja dochodzę do momentu i pstryk i coś się dzieje. Zdzieram te swoje przekonania, które mnie krępują, które mnie w różny sposób programują i determinują. I no dobra, ale wtedy ja powiedziałem tak, ale słuchaj, miałem kolejne zawołanie. Tak, nie wiem, co się stało. Powiedzcie, to jest troszeczkę takie wariactwo. To jest w ogóle jakieś dziwne. W ogóle już tego nawet nie chcę nazywać, określać. W którymś momencie potrzebowałem włożyć tego awatara coś w pomieszczenie, które jest ciemne. Totalnie ciemne. Taka deprywacja sensoryczna. Włożysz siebie tam w tą ciemność i wtedy pierwszy mój pokój ciemności, czy dark room, był z piciem wody. Ja sobie piłem wodę. I tak z siebie wsadziłem i doświadczałem siebie przez 3 dni. Okej. I na to zapytanie, czy bym poprowadził takie spotkanie odnośnie przejścia na odżywianie światłem, a ja mówię, nie, my się odżywiamy światłem, to jest naturalny nasz stan, więc może pokój ciemności. I nagle z tego pokoju ciemności zrobiło się do tej pory 18 edycji, gdzie 10-12 osób w tych podróżach tyle doświadczyło, tyle odkryło, że w swojej takiej perspektywie nie widzę innej przestrzeni, która by mogła tyle dać. Ale to jest moja perspektywa, to wiecie, każdy ma swoją i tańczy swój taniec. A ja się dzielę tylko doświadczeniem. I co jest ciekawe, pokój ciemności jest rodzajem podróży psychodelicznej. Dziwnie brzmi, jak psychodelia? Widzicie, jest wiele fajnych rzeczy organizowanych, gdzie się bierze różnego rodzaju ważne elementy, ważne części przyrody, które otwierają na różne wibracje i możemy postrzegać życie w inny sposób. Są to, można powiedzieć, piękne doświadczenia, tylko zawsze one są wywoływane, stymulowane czymś, co dostałeś, bierzesz i jesteś dedykowany na kolejne 4, 6, 8 godzin niezłego procesu czy niezłych różnych rzeczy, które tak naprawdę wywołują pewien stan, który można z niego wyciągnąć i dobre rzeczy, ale mogą też, można ciekawe inne rzeczy doświadczyć, które są niewspierające. I ja nie mam w sobie żadnej negacji wobec czegokolwiek. Ktoś chce próbować, doświadczać, niech próbuje i doświadcza. Chcę powiedzieć tylko to, że tak, w takim minimalnym stopniu, po 4 nocach i 3 dniach w ciemności i teraz bez jedzenia i bez picia i czasami tylko pojawi się, rytm bębna i kilka tam słów, można przeżyć coś, co po pierwsze nie jest determinujące, bo w każdym momencie możesz wyskoczyć, bo jak za dużo tej ciemności, no to no właśnie, czasami pojemność nasza jest ograniczona. Możemy wyskoczyć i po prostu wchodzić, to panie, wejść, mały tam czas jest adaptacji i wchodzimy w normalne przestrzeganie światła. Ale kiedy tego światła nie ma i ta melatonina się wydziela, a potem się ona przemienia w DMT, to zaczyna być, no właśnie, jak to opisać? Ja jedynie co, to mogę was odesłać na swój kanał YouTube i tam powiedzieć, że jest playlista Dark Room. I posłuchajcie tych wszystkich uczestników, którzy po prostu za każdym razem, ja powiem wam, wychodzimy, spotykamy się i opowiadamy sobie, a ja... I to działo się poza mną, dlatego że
Gdziekolwiek się udałem w tej swojej eksploracji, odkrywaniu siebie, to nie było tam lęku. No co? Tu mnie głowa boli po jednym dniu niepicia, a tutaj nagle 7 dni i bez bólu, potem znowu 14 i co jest grane? Ale poczułem, że to jest ten moment. Tutaj wszedłem do jakiejś jaskini i tam się schowałem, czy poszedłem do pokoju ciemności, czy idę z grupą i teraz tak, okej, panie, bądź troszeczkę odpowiedzialny, bo się mogą różne rzeczy wydarzyć. Nie znam czegoś takiego w sobie, myślenia, co by się mogło wydarzyć, dlatego że wiem, jak wszechświat to wszystko układa, jak wszystko wspierająco, można powiedzieć, przygotowuje. Ja miałem mnóstwo sytuacji, gdzie zbierała się grupa i sama grupa już na przykład w swym polu, na przykład ktoś już musiał wyjść. Ile widziałem śmiałków, którzy mówią, tak, ja tutaj chcę też do jaskini i tak dalej, a po pierwszym dniu wychodzą. Jak ten ego umysł nasz wyobraża sobie, bo mamy wiele wyobrażeń o tym, czego nie znamy. A po 18 edycjach i po, nie wiem ile to wsumując już to jest, ileś tam tych godzin, tam ja to nawet liczyłem, ta perspektywa moja jest taka, że bardzo wyraźnie widzę, jak nasz ego umysł buduje obrazy, za którymi idziemy i nam się wydaje, że to tak, a potem spotykamy się z czymś, co jest jakieś inne. I o co chodzi z tym pokojem ciemności? Dlaczego on jest taki dla mnie ważny? Dlatego, że przez tyle tych edycji, przez tyle tych doświadczeń mogłem tak mocno ugruntować się w dostrzeganiu tego, jak on funkcjonuje, ten nasz umysł, ego umysł, te wszystkie wyobrażenia o sobie. Jak budowane są słowami, które generują kolejne słowa. Jak mówimy o jakimś procesie, to same słowa generują kolejny proces. To jest po prostu niesamowite. To widzę wyraźnie. Ktoś mówi o nie wiem, uzdrawianiu, czy naprawianiu, czy coś tam jeszcze robieniu. I ja widzę, jak energetyka buduje kolejne słowa, kolejne procesy. I ten pokój ciemności, ten stan, ta obserwacja w tej mojej drodze, bo każdy ma swoją i to nie musi być ta sama droga, bo można tak klik i już wiesz, chociaż potrzeba też czasu, żeby to się osadziło, żeby się ugruntowało, żeby mieć już w sobie poczucie niezależności tego, że ja buduję swoją wartość, swoje poczucie od zewnętrznych opinii, że mnie zmierzycie, że mnie coś, dacie mi jakąś etykietkę. To nie zmieni tego, kim jestem. Że ktoś mnie porówna, czy w jakiś sposób określi, nie buduje swojej wartości. W ogóle to takie, w ramach tej persony to się budują te wartości. Jestem istnością, która, można powiedzieć, w swojej szerokości przejawia się przez ten ego umysł, czy przez tą personę. I co jest ciekawe, kochani, to jest tak, że im bardziej to widzimy, to one z czasem, te wszystkie oprogramowania, które nas ściskają, one się rozluźniają, rozpuszczają. I wtedy jakby w tym odkrywaniu siebie pojawia się takie coś, co nazywamy przepływem, odpuszczeniem, pozwoleniem sobie, ale no właśnie, tego nie uchwyci się w słowach. Można mówić słowami, które wskazują na coś, chociaż one będą generować, no właśnie, co będą generować? Widzicie, odczuć to, że jesteś pełnią, że nie potrzebujesz się dopełniać u kogokolwiek, czy w czymkolwiek, czy w jakiejkolwiek czynności, powoduje to, a jeszcze jedno, i to, że nie musisz się naprawiać, bo to jest takie też popularne słowo, to odczucie, że nie potrzebuję się naprawiać, jestem pełnią i nie muszę nikogo naprawiać, ani nikogo dopełniać, ani kimś się dopełnić, to jest całkowicie inna perspektywa. I teraz jak się tak patrzy na to, no to co teraz? No okej. Tutaj te persony teatrzą, tu się procesują, tutaj uzdrawiają, tu coś robią. Piękne to jest. To jest fantastyczny teatr, który my doświadczamy i tańcząc i tak dalej, i tak dalej. Czasami się otrzemy troszeczkę o to poczucie, o to uczucie, które naprawdę jest niezależne od jakiegokolwiek zewnętrznego czynnika, kogokolwiek. I wtedy jest,
Och, tak, to jest to. Ale potem znowu różne akcje, bo jesteśmy wsysani w różne odsłony, można powiedzieć, tańca, który sprawia, że chcemy dojść do lepszej wersji siebie jutro. Znacie to? Bądź lepszą wersją siebie, więc jutro będziesz lepszą wersją siebie. Okej, okay. Słuchajcie, można wszystko. Tylko myślę, że to jest taka gonitwa, która w pewnym momencie sprowadzi ciebie do takiego, tak mówiąc w cudzysłowie, do kolan i poddaje się. Nie dogonię siebie. A odpowiedź jest tu i teraz, dzisiaj. To jest niesamowite. Umysł chce to pojąć, umysł chce to poukładać i czasami taką wyrobi w sobie retorykę, że będzie mówił w taki sposób, ale to doświadczenie, jak tylko się gdzieś tam z kimś troszeczkę zje tej soli albo coś tam się zrobi, to no to tak ciekawie to wygląda. Nagle się rozbija ten obraz. Ja nie mówię, że nie mam różnych jakichś tam wyzwań ze swojego ego umysłu, że mam swoje różne jakieś tam preferencje, coś tam, ale to dostrzeganie i ta perspektywa, która mi cały czas towarzyszy, nie jestem w stanie wam powiedzieć, jak postrzegam was, bo to jest związane z postrzeganiem mnie, jak ja siebie czuję, jak energie przepływają przeze mnie, jak one mają potem wyraz w różnych dźwiękach, kształtach, kolorach i to wszystko, co się dzieje. To jest po prostu coś, co jest poza słowami. I to jest naturalne. Wiem jedno, że to jestem, to uczucie jestem, jest w każdym z nas. Nie ma ani lepszego, ani gorszego, to tylko możemy się wyetykietkować, a czasami nieraz troszeczkę się bardziej pokazać, bo ta persona chce, zobacz mnie. I jesteśmy w tym wszystkim, co też wszyscy mówią, połączeni. No ale wiecie, słowo a słowo. I teraz ja tutaj stojąc przed wami, siedząc, mówiąc, można powiedzieć, daję pewien rodzaj takiej relacji, że to było w moim doświadczeniu, to było w moim doświadczeniu, to było w moim doświadczeniu i jestem tu, w tym momencie, z taką perspektywą, że nie szukam poklasku, nie szukam jakiegoś dowartościowania, kolejnych jakichś lajków, subskrypcji, dopełnienia czymś. W ogóle życie jest moje pasmem przejawiającej się pełni. I co jest tak, nie podchodzę, że coś jest złe czy dobre, coś mi zagraża. W ogóle to takiej opcji nie ma, że coś mi zagraża, bo wszystko, co się przejawia, odkrywam, że mogę nadać temu znaczenie i wykorzystywać do tego, że no cóż, nie ma kompozytora, nie ma pani czy pana śpiewającego, to sobie użyję tak i sobie chcę wypłynąć. To jest po prostu cały czas ruch, przepływ w tym, żeby się przejawiać. My jesteśmy wręcz w naturze swojej, no, wielkie słowo, przeznaczeni do tego, żeby się przejawiać, wyrażać. Nie kopiować, nie naśladować, ale usłyszeć swój dźwięk, swój rytm i to, można powiedzieć, no właśnie, nie tym jakimś słowem przekazywać nawet, bo to się wszystko dzieje naturalnie, tylko wibracyjnie. My cały czas rozmawiamy wibracyjnie, energii tutaj płyną. My teraz jesteśmy w takim polu i to wszystko się, można powiedzieć, tak fajnie tańczy i budzi to uczucie jestem. I to jest takie proste. I tak chcąc to tak bardzo ogólnie wam to przedstawić, bo wiecie, tych historii jest dużo. Jest ciemno, a ktoś mówi nawet taką relację. No, patrzę, jestem w tym pokoju ciemności, ale otwieram oczy, światło. To co już, może Mariusz zakończył ten pokój ciemności, już koniec jest. Zamykam oczy, światło. Otwieram światło. Co jest grane? Światło jest w ciemności. Ta ciemność jest, można powiedzieć, źródłem czegoś pięknego. Nie światła, które przychodzi z zewnątrz, a my do niego idziemy, ale to światło z nas się wyłania i pokazuje
okej, jestem światłem. Tu jest ten rdzeń, który po prostu jest w połączeniu ze wszystkim, z życiem. Takie proste. Ja takich doświadczeń mam mnóstwo. Opowieści innych osób, czy w opowieściach tego, co sam doświadczyłem. Inne doświadczenie. Bo chcąc tak... Pamiętam takie sytuacje, kiedy coś... To był czas, kiedy tam gdzieś się w sobie kręciłem, bo zjadłem jakiegoś Snickersa, albo tam 3 Snickersy i się potem obwiniałem, albo coś za dużo i jakiś taki krytyczny byłem i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że jest taki stan, który patrzy przez te oczy, to ten źródlany stan tego swojego jestem, to uczucie. Patrzysz na tą scenę, bo tam się w pokoju ciemności mnóstwo scen przejawia, a nieraz jest tak, że możemy przywoływać tematy. To jest w ogóle biblioteka. I przypomina się ta scena, gdzie byłem krytyczny dla siebie, byłem dla siebie surowy, byłem taki, no właśnie, niezadowolony z tego z siebie, bo odbiegałem od tego obrazu, który sobie w sobie wygenerowałem i stałem się niewolnikiem tego obrazu. I nagle jest taki stan, takie odczucie, takie postrzeganie, że ty patrzysz z miłością na ten teatr persony, na tą scenę i zaczynasz płakać ze wzruszenia. Jesteś kochany we wszystkim. W takich momentach, gdzie jesteś bardzo krytyczny dla siebie, traktujesz siebie bardzo tak nieprzyjaźnie. To jest cudowne doświadczenie, które przyszło, puść. A nie siedź tam i krytykuj siebie dalej. Te wszystkie elementy nagle rozpływały się, kiedy my byliśmy surowi, byłem surowy dla siebie. A każdy ma te swoje, jakieś tam tego krytyka i tak dalej. Nagle to się rozpuszczało, bo spojrzałem na siebie oczami tego światła, tego uczucia swojego jestem. A ono nie krytykuje, przyjmuje cię w całości. Nie ma nic, co byłoby złe, jakieś niewłaściwe, co się wydarzyło. Otul, to doświadczenie cię zbudowało, rozszerzyło, pokazało ci inną perspektywę. I moment, kiedy stajemy tak przed sobą i patrzymy na siebie w ten sposób, no co się dzieje, powiedzcie. I kiedy to trwa, i to nie jest jakieś chwilowe haj, bo coś wziąłem i jestem miłością, a potem nagle spadek. Powiem wam tak. Zauważyłem jedną rzecz, że na przykład w pokoju ciemności to, co jest bardzo ważne, to jest harmonizacja całej naszej gospodarki hormonalnej. To w ciszy, deprywacji sensorycznej ona się odbywa. Podczas autofagii, kiedy pozwalamy sobie odpocząć jelitom, pozwalamy sobie odpocząć tym wszystkim obrazom, dźwiękom, tym bodźcom, które do nas przychodzą, odpoczywamy od tego. Tego nie ma. Co się dzieje? To jest coś, co energia w nas jest po prostu zapewnieniem tego. Energia sama w sobie dąży do równowagi, do harmonii. To jest po prostu, słuchajcie, to jest kurde no tak świetne, że ja już nie muszę jej równoważyć ani harmonizować. W ogóle nie muszę tego robić, bo wiem głęboko, że ona, jak jej pozwolę, by płynęła, by się przepływała, to jak pozwolę, to ona się będzie równoważyła. Jak będę walczył z życiem, będę coś się chwytał, czy chcę tak, a ja to chcieństwo lubiłem też uprawiać, to trzeba odpuścić i pozwolić sobie na to szczęście, które jest w każdym z nas naturalnym stanem. Ale jak będziemy w tych obrazach gdzieś tam grzęźli, zastanawiali się, rozkminiali i próbowali być szczęśliwymi, to będzie od nas uciekało. Widzicie, kochani, ja tym żyję. To jest dla mnie po prostu coś, co wypływa z tego, co doświadczyłem i doświadczam każdego dnia. Bo każdy dzień jest nową odsłoną, gdzie wybieram, jak zareagować na różne rzeczy, które przychodzą do mnie. Mogę zaciskiem albo rozluźnieniem. Jeszcze nie powiedziałem o oddechu, ale o tym to może porozmawiamy sobie tam, jeżeli zechcecie. W każdym razie życie tak też w tym przepływie
można sprowadzić do prostych rzeczy. To jest taki uniwersalny kompas w każdym z nas. Co tu się w ogóle gdzieś tam budować jakąś ego mapę, czy jakoś tam to nazwać, mapę swojego, nie wiem, gdzie ja jestem, co ja jestem, kim ja jestem i tak dalej. Po co to? Proste jest w tym, że jest zacisk i rozluźnienie. Jest wdech i wydech. Jest branie i dawanie. Czy coś mnie zaciska? No dobra, to zatrzymaj się. Weź wdech i rozluźnij. I się pojawia przepływ. Zobaczcie, to wystarczy spotkać się, spojrzeć na siebie, spojrzeć na sytuację, czy ona mnie zaciska. O, jaki nauczyciel do mnie przyszedł. Dziękuję ci. Pokazujesz mi coś. I jak zareaguje? Nie chcę cię, nie chcę cię. I zaczyna być napięcie jeszcze większe. No niby tam jest, ale ten oddech się spłyca. I już zaczyna być takie napięcie, że my w tej wojnie po prostu nagle skończymy. Dobra, pojadę już tak bardzo daleko w szpitalu. No, oby nie. Możemy skończyć jakąś gorączką, chorobą czy czymś. To właśnie z tego, że zaciskamy się i trzymamy siebie w tym zacisku, to z tego wyłaniają się te elementy, że ta energia nasza jest blokowana, nie płynie. A przepływ jest życiem. To, co było na Kundalini z Marią, to jest po prostu życie, przepływ. To jest miłość, nie jest czasownikiem biernym. Jest aktywnym. To jest działanie, to jest ruch. To jest ruch. Energia wibruje i przejawia się. I to jest cudowne. Ale możemy tak się zafiksować w tym ruchu, że nie umiemy się zatrzymać. I nie umiemy na przykład położyć dłoni sobie spokojnie i po prostu być w ciszy. Bo tak bardzo ten umysł pragnie tego, żeby były bodźce. Jeszcze coś. Jeszcze jakaś fajna technologia, która mnie uwolni do tego, żeby być bardziej oświeconym, świetlistym i w ogóle jeszcze jakimś. To jest niesamowite. A w prostocie zatrzymania, bycia samym sobą. Nie wiem, czy dla wszystkich, ale może w ciemności. Ja lubię zakładać opaskę. Oddechem rozluźnić ciało, żeby pojawiła się stan alfa czy teta, żeby te fale mózgowe i sobie obserwować. A kiedy to się ugruntuje, słuchajcie, tak powiedziałem wam. W 2012 roku zacząłem tę zabawę z jedzeniem, niejedzeniem. Ja teraz jem, nie jem, w ogóle nie mam takiego tematu. I to jest w ogóle dla mnie taka lekkość w tym, że nie jestem skrępowany czymkolwiek. I obserwowałem ciało tyle lat, co ono mówi cały czas. Ten nawyk jak zbudowany we mnie, że ciało już reaguje. Umysł wie, jak reagować, widzi, jak dostrzegać pewne rzeczy. To jest niesamowite. I teraz wyobraźcie sobie, że tak sobie codziennie praktykujecie, bierzecie wdech i wydech, który tak rozluźnia ciało. I załóżmy, robicie to regularnie przez, nie wiem, 10 lat. To tak przy pierwszym wydechu potrzebowaliście zrobić tych oddechów z wydechem relaksujących ciało, na przykład, nie wiem, 10, żeby wejść w alfa, to tam zrobicie jeden i jesteście od razu. Po jakimś tam czasie. Czy głębiej. To jest naturalne, że my jesteśmy, można powiedzieć, w drodze odkrywania i no właśnie znajdowania tego, żeby właśnie te wszystkie sytuacje, które są w sobie neutralne, bardzo wyraźnie to widzę. Nie ma nic, co by było dla mnie zagrożeniem. Żaden ruch. Ja widzę też... ale nie chcę w to wchodzić, bo to jest takie już, można byłoby... widzę, jak energię pól krai czy pól różnych tendencji na Ziemi, one i tak w swych napięciach, one i tak dążą do równowagi. Pojawiają się rzeczy, które nas, można powiedzieć, stymulują czy robią jakiś opór, tylko po to, żebyśmy my powstawali jeszcze bardziej, Więc cokolwiek się pojawi trudnego, to mogę zamienić to w coś, co mi służy.
I na koniec nie wspomniałem o tym, że piękne jest to, że w każdej sytuacji, w jakiej jesteśmy, możemy zmienić swoje nastawienie i nie ma tutaj w ogóle granic dla tego. Powiem wam o pewnej granicy. Przez 14 lat zajmowałem się osobami po urazach kręgosłupa w Anglii. Sparaliżowani ludzie, gdzie jeden wypadek, nie wiem, snowboard, potknięcie, skok na główkę, upadek ze schodów, nawet takiego czegoś można było przewrócić się i może to się zdarzyć. I nagle zwrot akcji życiowej o 180 stopni. I w takiej praktyczności spotykania się z tymi ludźmi zobaczyłem coś, co się tak mocno powtarzało i co my cały czas tego się uczymy. Że jedni mogą pójść w alkoholizm, mogą się załamać, już ich życie jest skończone, a inni po prostu wybierali w tym zakresie, który jest wokół nas, bo każdy wybiera w zakresie, który jest wokół niego. To tak z tą muzyką. Wybiera, by się wyrażać, by kochać, by żyć. To jest cudowne. Kochani, dziękuję wam bardzo. Wdzięczność we wszystkim. Naprawdę wielka wdzięczność. I jeżeli jakieś pytania, cokolwiek jeszcze byście chcieli sobie w tym takim moim towarzystwie pobyć, to w ogóle tu jesteśmy jeszcze ostatni dzień, to będę teraz w tym mniejszym namiocie i możemy sobie porozmawiać, bo myślę, że tyle jest tego bogactwa, że mogą pojawić się różne tematy. Ja wiem, że wszystkiego nie jestem w stanie tak przekazać tak od razu, tak, a jest wiele rzeczy, takich niuansów, które no, trudno ogarnąć w kilku słowach. A widzicie, też jest tak, że tych słów można produkować i generować dużo. A czasami jest spotkanie, pobycie sobie w tej wspólnej energii, coś tam przywołuje, daje jakieś takie światełko, jakąś wibrację, odczucie, że to jest, to możliwe. Tak można spojrzeć. Kochani, dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Super.